Dzień dobry. Cześć. Bartek, cześć, to patrzy, że nie pada. Karim Martusewicz. Cześć, cześć. Dzień dobry. Cześć. Kazali mi z przodu. Dobrze, ale a ten co nie pada? Tutaj ma stać, nie? A możesz no ja przyjdziemy też, bo ja mam swoją kawkę. A, no legendarna kawa. Oczywiście, że tak. Ty masz jakiś z kwasem kapelowym. On po prostu cały czas przynosi nam to coś do picia, a później się okazuje właśnie, mnie namawiał, żebym zostawił filiżankę, żebym wziął ze sobą. Tak, bo on cały czas coś rozlewa tutaj, nie? I tak czekamy, kiedy zaprosimy go tu bliżej Sylwestra może jeszcze kiedyś, bo rozlewa. Coś innego poleje. Bardzo chętnie, chłopaki. A może możemy się ten umówić? Że co? Że wtedy tak? Że też. Że wtedy nie, najgorsze jest to, że on rzeczywiście przynosi rzeczy cholernie zdrowe, cholernie dobre i trudno dostępne. Nie przesadzał, ostatnio z Bigosem przyszedł. Ale wiesz, no. Zdrowszy niż u matki. Cześć panowie, dzień dobry. Właśnie Bagiński się zachwycał, że przychodzicie dzisiaj i że kolejni ludzie kultury przychodzą, tym razem z muzyką dla dzieciaków. Karimski Klub. Bo to wszystko przez ciebie podobno. No, tak, tak wyszło. Albo klub, jak ktoś chce. Klub. No tak, po polsku klub musi być, ale pierwotnie był klub. A co ci strzeliło do głowy? To, że masz fajnych kolegów, to jedno, ale czy zaraz musisz ich zmuszać do roboty? No zmusiłem, bo co mają siedzieć tylko po tych serialach się tam zbijać, to mówię, zróbmy. To jest bardzo ciężka praca. Nie wiem, czy obserwujesz profil instagramowy Topy, no to wiesz, to tam się dzieje. No. Co się dzieje? No dużo fajnych rzeczy się dzieje. Poważnie? No ja twój też obserwuję. A ty jesteś cały czas w podróży. Ja jestem non-stop w podróży. Nie mam Instagramu i muszę się nauczyć. Musisz. Jak to psuje. Jak chcesz dzisiaj, wiesz, powiedzieć ludziom, słuchajcie, wydaliśmy fajną płytę z moimi kolegami, no to Instagram sprzedaje, musisz być instagramowcem. No tak, dlatego kazano mi już ściągnąć aplikację, ale jeszcze nie wiem, jak co tam klikać. Ale już masz zafarbowane włosy, to bardzo pomoże. A to miałem już dawno. Ale to bardzo pomoże, tak w ogóle wiesz. Myślę, to jest taki tak, bardzo prosty ale już się nauczyłem, że na blue screenie nie mam głowy. Kogo zaprosiłeś poza Bartkiem? Bo wiemy, że on tam wypadł najlepiej. No słuchaj, mogę po programie ci powiedzieć, jak to właśnie było naprawdę? No nie wiem. Nie kłam, mów wprost. Zaczęło się od Szymona Majewskiego. Tak. Bo dzięki niemu wpadłem na Fundację Spełnionych Marzeń. On bardzo wspiera od lat dzieci z problemami onkologicznymi. No i tak i powoli kto mi się tam nawinął. Bartek mi się też w międzyczasie nawinął, a tak naprawdę Bartka poprosiłem, dokładnie go poprosił w moim imieniu jego bratanek, który jest moim wychowankiem, Wawrzek, Topa, to samo nazwisko. I ten, no i taki Wawrzek powiedział, gadałem z wujkiem, wujek bardzo chętnie. Ja mówię, no i tak się tak, tak było, tak było. Tomka Organka podczas męskiego grania wpadliśmy na siebie na schodkach, na backstage'u i mu szybko powiedziałem, słuchaj, jest taka akcja, nie chciałbyś, pewnie. Jak dla chorych dzieci to jasne, nawet nie chciał domówki słuchać i uczył się w studiu. I tak po nic co do kłębka, Grzesiu Markowski. Zadzwoniłem do niego, to mówi, to ja jeszcze spytam Patrycję, ale nie wiem, bo tam był, bo jeszcze Patrycja przecież ma synka Filipka, ale on nigdy nie śpiewał, nie wiem co to będzie. Wpadli na 15 minut, bo sobie pyk, tak. Z boku się nam troszeczkę... Zobacz, robi, zobacz, patrz, świat z tyłu, patrz, wiesz, tutaj, wie co jak, kamerę dostał i szaleje teraz. No, a z Bartkiem nam trochę dłużej się zeszła wiesz, ta sesja. No właśnie, tak, bo słyszałem, tak, że on jest wymagający, tak, że tak jest cholerykiem. Zrobił bardzo dużo wersji. Tak? Fajnych, wprawdzie do jednej piosenki tylko, ale nagranie, zeszło nam się do jakiejś czwartej rano. Dokładnie, całe nagranie trwało tylko 4 godziny, 5 godzin, ale było bardzo miło i przyjemnie. Zresztą sama piosenka też skłaniała nas do Wydłużenia do kreacji, sesji. Bo jak chcesz, to możesz zagrać tutaj sobie jeszcze. Jest ostatni model, który ma jeszcze CD, bo już w ogóle wyjmujemy, tak. To właśnie gramy, to zagraj. Gramy, zagraj, no, zagraj. A bo ty masz, ja mam rozpakowaną, jak chcesz. No. Ja też mam. Dobra, dżingla, ciach. Numer 3. Już, numer no Boże, tam Bartek. Odczytywałem mój CD, dżingla, no. Autopromocja, proszę. To jest piosenka o dżinie, o dżinu. Czekaj, jeden, sobie dwa, trzy, uwaga. Może intro przesuniesz troszkę? Też. Nie, no to dajdziemy. Intro akurat podobno jest najfajniejsze. Żeby zatańczyć. Dziękuję bardzo. Tak, bo jeszcze nie ma gadanego. I później wchodzi cały Topa, cały na biało. Tak, tak, tak. Tak, śpiewa Boberczyk. Dał się sam w butelkę. 4 godziny, a facet będzie 2 minuty tylko w utworze? No bo musieliśmy inspiracji poszukać i wybraliśmy tę wersję z ostatniej 10 minut. Tylko wiesz, jak zapraszasz takich ludzi do siebie, no to z każdym masz... Każdy to postać, nie? Każdy to, każda osoba to historia. Łatwo ich tam ulepić?
w sumie tak. Miałem koncepcję dość wyraźną i wszyscy mnie słuchali, bo też nie mieli za bardzo czasu na kombinowanie. Maciek Sztur przyjął też między próbami a zdjęciami i powiedziałem mu, o co chodzi, też było kilka wersji, bo nie mieliśmy czasu na poszukanie inspiracji, było krótko, ale to jest też przemiło. A tutaj to jest taka trochę melorecytacja, tak? Czy jak to się nazywa? Tak. Bo melorecytacja. Tak? Tak, teksty napisał Bartek Kudasik i były one moim zdaniem bardzo, bardzo dobre, świetne, ale były wymagające. I do tej piosenki, czy do na przykład piosenki Maćka Sztura, dzieci by nie dały rady dykcyjnie, mówiąc krótko. A. Dlatego to był też taki trop, że tutaj musi jakiś wujek aktor pomóc. A dzieciaki jaką rolę mają tutaj, Bartek? W chórkach śpiewają. Tu u ciebie też? U mnie też. Właśnie zaraz będzie... O! To jest się. Moja bratanica śpiewa tam też 7-letnia. Już 7 ma Julka? No Julka, czy 5 ma? 5. No tak, bo tam tak naprawdę to powinna się to nazywać Karimski Club and Topa Family. No jak zacząłeś, wiesz, wujek się zgadza, no to później wujek się przeprowadził. Zgadza, także połowa Zakoparu się dołączyła. I... Ale najważniejszy jest cel, słuchajcie, no bo jakby... Nagraliśmy tę płytę po to, żeby wesprzeć dzieciaki, które mają kłopoty onkologiczne, problemy onkologiczne i jakby może, to jest może potrzeb w związku z tym. No tak, bo mogę powiedzieć o genezie, bo oczywiście nie będę tutaj zgrywał, że pierwsze co pomyślałem, zrobię płytę dla dzieci, żeby pomagać. Wynikało to z tego, że kończyłem pracę nad muzyką do serialu do kultowego studia filmów rysunkowych w Bielsku, tam gdzie był Walek i Lolek i tak dalej. Praca się już kończyła, że z łezką w oku myślałem o tym, że już nie będę tych piosenek pisał, w sensie muzyki, a mam małe dzieci. I stąd jest to, że jakąś miałem potrzebę, że mówię, może to jest ten moment, żeby nagrać płytę dla dzieci, bo później mi się nie będzie chciało. No tak. No i tak, ale skoro też już pierwsze piosenki powstały, pomyślałem sobie, że jak płyta wyjdzie, to nawet jedna zarobiona złotówka już będzie zyskiem. Czyli ja uważam, że niemoralnym jest, żeby dzieci zarabiały. Także od razu wpadłem na pomysł, to niech w takim razie dzieci, a płytę nagrywaliśmy ponad rok, to dzieci też się napracowały. Ja mówię, dzieci w takim razie powinny pomóc tym dzieciakom, które może nie mają tak łatwego życia. No i tu mi Szymon Majewski wpadł, że z fundacją. Tak się zaczęło. W ogóle jak słucham sobie teraz tutaj Kątem Ucha, dzieci to słychać. Fajne, że dzieciaki... Myślę, że dla nich to też fajna była zabawa na planie, chciałem powiedzieć, Bartek, nie? Bo jeżeli dzieciaki są z tobą, no to mają dostęp do faceta, którego lubią, szanują, widzą w innych konstelacjach i nagle ciach, w jednym studiu. To będzie dopiero, bo teledyski do tej piosenki powstaną, a już mamy zaczęte 3 w innych układach. Bo tu mogliście sklejać głosy, czyli dzieci nie musiały być w momencie, nie, kiedy Bartek nagrywał. Poza tym to było w nocy, do dzieci już powinny akurat te sesje. Czyli ty zmuszałeś tych utalentowanych ludzi, którzy mają tyle i ciągałeś ich po nocy. Z czego się dla dzieci nie robi. Dzieci odpoczywały, śniły pięknie o piosenkach, nie musieliśmy... A my o dżinie. To fajne wyzwanie, Bartek? Śpiewać? No, wiesz, w taki sposób się zabawiać słowem, nie? Nie, fantastyczna zabawa, absolutnie. Natomiast ja w ogóle ze śpiewaniem mam kłopot, wiesz. Pierwszy raz zaśpiewałem kiedyś przy okazji dużego takiego projektu, który się odbył w Gdańsku. I musiałem zaśpiewać chyba 2 piosenki do grającej muzyki, która była nagrana. I oczywiście to było tak stresujące, pomyliłem chyba ze 2 zwrotki. No, masakra. To pierwszy i ostatni raz powiedziałem, że będę śpiewał, że tak powiem, na żywo. Żeby się, wiesz, dostosować do pewnych rytmów, do działań, do muzyki i tak dalej. Ja mam kłopot ze śpiewaniem. Ale co? Przecież każdy aktor, nam żółtoziobom się wydaje, że każdy aktor, jak wychodzi na scenę, to on i zaśpiewa, i zarecytuje, i zagra. Jako muzyk mogę potwierdzić, to nieprawda. Czyli co, potrafi śpiewać, tak? Znaczy, nie każdy. On nie słyszy, wiesz? Nie, on akurat potrafi i tylko się czai. I właśnie... Zobacz, myślisz, że oni są tu przez przypadek, Bartek? Oni są tak. Usłyszeli, jak śpiewasz. Tak, no. O, to słynny Bartek Czopa. Popatrz, to jest. Brat Wojciecha, tam to właśnie ten. Specjalnie z Japonii przyjechał. No dobrze, dobrze, topę wiozę. Po co krzyki? No właśnie się przy... No. A dlaczego mówisz, że to trudne jest, takie zaśpiewanie? Czy że tobie trudno przychodzi? Nie, mnie jest trudno, wiesz, jakbyś tak, wiesz, zachować się w ryzach, zmieścić w
we frazach, no to jest kłopotliwe. No. No, ale akurat tutaj był dosyć... Inspiracja dosyć, pomogła. Inspiracja pomogła. Nerwy puściły. Było bardzo miło w studiu nagraniowym. Mhm. Więc ten czas spędziliśmy no, bardzo przyjemnie, jeszcze wiesz, przyświecał nam cel. Fajny cel, no tak. A to, że inni tak fajni ludzie tam są, to też dla ciebie było jakoś decydujące, czy...? Nie, no ważny był cel dla mnie, to, że spotkam się z Karimem i no, wiedziałem, że będzie Maciek, że będzie Szymon, że jest parę osób innych i ze sprzedaży coś się wydarzy. No tak, bo to też trzeba powiedzieć jasno, bo płyta też bardzo długo formalnie powstawała, ponieważ musieliśmy naprawdę wszystko wyczyścić dzięki prawnikom i menadżerom, żebyśmy mogli naprawdę ludziom spojrzeć w twarz na ulicy, bo jeżeli płytę sprzedajesz za ile? Nie wiem dokładnie, ale powiedzmy, że za 50, rozumiem, że całe 50 ma trafić dla dzieci. No tam jest produkcyjny jakiś procent, ale artyści to już tam wydawca sobie jakoś to w jakiś sposób koszty odlicza, natomiast artyści, wszyscy muzycy nie zarabiają na tym ani złotówki. To wszystko, bierzcie i sprzedawajcie. Tak jest. Dlatego streamingi są oczywiście uruchomiane, bo teraz bez tego nie ma muzyki, ale warto taką płytkę naprawdę kupić, potraktować ją jako cegiełkę. Za streaming też może nie aż tyle, ile za płytę, ale jednak no nie, płacisz. A tutaj jednak dzieciaki dojdą i w ogóle idziemy dalej, bo już jest pomysł na następną rzecz, nie mogę o niej na razie mówić. Ale Topę też angażujesz, mimo że on nie potrafi śpiewać? Kombinuję, jak to zrobić. Teraz. Bo bardzo lubię jeździć z nim z kawą. Bo tak nie, ale widzisz, w ogóle nie częstuję. Myślę, że ma tam jakiś taki specyficzny. Ja cię już naplułem, także... Dobrze. My tam sprzątamy codziennie po gościach, także wiesz, to w ogóle nie problem. Nie, bardzo smacznie. Ale ty opowiedz o swoich podróżach teraz. Oj, podróże, ale wiesz, one nikomu nie pomagają. Chociaż ja wiem. Jak to nie? Nie, no może tak, czasem otwierają rzeczywiście głowę. Otwierają. Tak mi się... Znaczy mamy taką cichą nadzieję, że rzeczywiście jest tak. Ale wiesz co, nawet przy ostatniej... Bo to też jest trudne, nie? Ostatnio ktoś mówi tak, no piękne te zdjęcia z tych wysp owczych, ale wie pan, że tam zabijają Grindwale? I myślę sobie, wiem. Ale dlaczego pan tego nie pokazuje? Bo oni robią wszystko, żeby nikt nie widział tego momentu. I teraz jak pan śmie tam jeździć? Przecież niektóre firmy bojkotują i tak dalej. Myślę sobie... To jest trudne dzisiaj we współczesnych czasach powiedzieć ludziom dlatego, żeby zrozumieć, bo to jest tak zamknięte środowisko, że siedzenie sobie w innym miejscu świata i patrzenie na tych ludzi, na tych wyspiarzy zamkniętych w jakichś dziwnych okolicznościach przyrody, kiedy oni historycznie nie mieli co jeść, więc zabijali sobie te Grindwale. Dzisiaj mówi się, ale mają, więc nie powinni, ale ta kultura w nich jest tak głęboko zakorzeniona, że oni nie rozumieją tych ludzi, którzy mówią im nie. I wiesz, próba zrozumienia tego jest jakimś wyzwaniem. No. Ale co to pomaga później komu? Nie wiem, no wy robicie fajne rzeczy. Jest płyta, dzieciaki mają, tylko co my jeszcze, powiedzcie, dzisiaj rano możemy zrobić, żeby wam pomóc? Namawiajcie do tego, żeby inwestować w dobrą muzykę i dobre teksty, bo nieskromnie powiem, że dbaliśmy o poziom jeszcze bardziej niż przy produkcjach dla dorosłych, bo dzieciaki są najbardziej wymagającym odbiorcą. Ale w ogóle, wiesz, to z Tomkiem Bagińskim o tym rozmawialiśmy, że przyszło takie fajne pokolenie do kina, ale przyszło też fajne pokolenie do muzyki, gdzie tak jak możesz połączyć aktorów i muzyków w jednym plastyków, projekcie... Bo tutaj szata graficzna też była długo powstawała, nie była z koncepcją zrobiona i Krzysiu Dubiel jest fotografem i plastykiem, on to wszystko skleił i też walczyliśmy o każdy szczegół, żeby to naprawdę dla dzieciaków poszło na poziomie artystycznym. Albo też dzisiaj chyba właśnie jak dasz jakość, to dostaniesz jakość, nie? To znaczy coraz częściej, nie wiem jakie macie doświadczenie, ale że ludzie widzą włożone serce i oddają je. No tak. Ja myślę, że tak, jakaś byle jakość odchodzi już w przeszłość i to jest strasznie inspirujące, że rzeczywiście skupienie, zaangażowanie i taka, wiesz, dbałość o szczegół, o jakość, tak jak mówimy o tym, potem przynosi efekt i to jest, no, to jest bardzo pocieszające. Myślę, że to na każdym polu się dzieje, i w kinie, i w telewizji, w serialach, w muzyce też, nie wiem, Karim, pewnie takie też doświadczenia masz już. Nie, no trzeba, to jest znakomite, poczucie, wiesz, no. Nie wiem, no, ja też działam tak, żeby mieć czyste sumienie i artystycznie, i życiowo. Także tu się spotkała też grupa ludzi. Ja nie mówię, że inni nie, bo nie byłoby czasu i miejsca na jednej płytce, ale tu akurat się w taki sposób spotkaliśmy i był odzew tej grupki przyjaciół.
No i idziemy dalej. Fajnie, no. Nie, też fajne jest to, że wiesz, ludzie, którzy są na co dzień skrajnie zabiegani i zalatani w różnych tysiącach projektów, nagle wpadają do ciebie w nocy na parę godzin, dłużej, krócej i robią coś, co po prostu, co pokazuje, że umieją też dać siebie gdziekolwiek indziej, nie? I że są normalni. To fajnych masz kolegów swoją drogą. No fajnych. Koleżanki też, no bo... A jest na płycie jakaś dziewczyna? No, no jest Patrycja Markowska, jest no. Moja żona Sylwia Wiśniewska. Tak. Fakt, że też jakieś zauważyły panie, że jest przewaga jednak kolegów, no ale tata ma kolegów wujków, no i, no, i wujkowie głównie tutaj wpadali do studia. Więc słuchajmy płyty, jak będziemy ją kupować i nie wiem, trochę uśmiechu w samochodach, bo rozumiem, że też sporo odbiorców tego programu też w samochodach odwożą dzieci do szkół. No to tak. Prawda. Nie, ale to prawda, tak to właśnie jest. Nie? Ostatnio sam zacząłem od 3 września, więc to jest najlepszy moment, w ogóle odkryłem to, że to jest, jesteś najbliżej dziecka jak możesz. Dokładnie. Kiedy jedzie, tak, ona tak, ma tak otwartą tak. głowę, przeżywa, co się będzie działo, super sprawa. No? Jasne, puścić im w radiu, zaśpiewać, uśmiechnąć się, że fajny dzień będzie. A płytka wchodzi, dzieciaki, bo już my testowaliśmy, dzieciaki się uczą szybko. Jedyne, że troszeczkę patrzą na mojego synka, jak na szurniętego, bo widzi gdzieś na przykład Topę, Szymona czy Maćka. Mówię, o wujek tutaj, a patrzcie, mój wujek. I ja mówię, ojciec jest tylko drugoplanowym basistą. Bardzo wam dziękuję. Drugoplanowy basista. Tak, tylko. Bardzo dziękuję. To my za płytę, za rozmowę i trzymam za was bardzo mocno kciuki. Do zobaczenia. Uważajcie na siebie.